Dobry wieczór, kochani. On jest naprawdę dobry, bo mam w swoich rękach pudełko z procesorami Intela 13 generacji. Raptor Lake'i nadchodzą na razie w formie unboxingu i prezentacji możliwości na slajdach, ale już niebawem dotrzemy także do testów. Do dzieła! Trzynasta generacja Core Intela przedstawiana jest jako najszybsze wcielenie desktopowych procesorów. Względem serii 12 nie dokonano kluczowych zmian, raczej rozszerzono, rozbudowano to, co już było. Coś już Wam to mówi? Mamy oczywiście zapowiedź wyższych taktowań dla rdzeni P, 5800 MHz w trybie Boost dla i9 13900K. Również dołożono rdzenie E, czy nawet podwojono ich liczbę, a także dokonano sporej rozbudowy pamięci cache L2, a także L3. W przypadku L2 mówimy tak naprawdę o dwukrotnym jej rozszerzeniu. Prawdę mówiąc, widzę tu trochę nawiązań do tego, co się stało z Zenem 4, czyli właśnie rozszerzono pamięć cache, tyle że tam jeszcze we front-endzie. Kolejne zmiany to podniesienie zegarów Fabric, również tych dla Raptor Cove. Mamy także oficjalne podniesienie natywnego zegaru pamięci do 5600 MHz. No dobra, temat zmian w mikro i makro architekturze mamy już za sobą i teraz pytanie, co zaoferują nam nowe jednostki pod kątem specyfikacji. Mamy zatem pierwszą i9 13900K, która wprowadzi 24 rdzenie 8P i 16 rdzeni Efficiency. Jest to ta zmiana, to jest dublowanie rdzeni E. Do tego plus 600 MHz dla rdzeni P, czyli zegar 5800 MHz w trybie Boost. I siódemeczka, podobny wariant, czyli zdublowane rdzenie E, ich liczba będzie wynosić tyle co w przypadku Alder Lake'a. Do tego mamy podniesione zegary o 400 MHz. W końcu i piątka, którą również posiadam, ona zyska 200 MHz do zegarów w turbo dla rdzeni P i także dodatkowe rdzenie E. Wartym odnotowania jest fakt, że takie jednostki jak i5 13600, 13500 czy i3 13100 dalej będą korzystały z rdzeni Alder Lake, tyle że oczywiście z dodanymi rdzeniami E, których nie oglądaliśmy przy poprzedniej generacji. Temat wydajności jest dosyć ciekawy, bo nawet na tym szczegółowym wykresie z porównaniem do Intel Core i9 12900K nie ma wyszczególnionej przewagi modelu i9 13900K. Są oczywiście wzrosty na poszczególnych grach, wykres jest nawet trudny, powiedziałbym, do odczytania, jakie to są wzrosty, natomiast tego wyszczególnienia brakuje. Dopiero gdzieś na kolejnych slajdach przewija się ponad 20% wzrost osiągów w grach komputerowych. Co ciekawe, drugi wykres pokazujący osiągi względem Ryzena 9 5950X już takie dane zawiera. Mamy wyszczególnione kolejne słupki, ale najciekawszym motywem na tym wykresie jest umieszczenie Ryzena 7 5800X3D. On nie ma swojego osobnego słupka, a jedynie kreseczkę z zaznaczoną wydajnością i niekiedy ta kreseczka jest wyżej od słupka intelowskiego. Taka ciekawostka. No faktycznie będą gry, w których na pewno Ryzen 7 5800X3D wypadnie lepiej od i9 13900K. No, ogólnie rzecz biorąc, Intel tutaj postanowił porównywać swoją nową jednostkę z Ryzenem 9 5950X i te zyski mają sięgać od kilku do nawet 57%. Na większe i powtarzające się wzrosty możemy liczyć w programach do tak zwanego Content Creation, w Photoshopie, w Adobe Premiere czy chociażby w Autodesku. Ogólnie rzecz biorąc, w kontekście rywalizacji z Intel Core i9 12900K mówimy o 15% poprawie wydajności pojedynczego wątku i aż 41% wielu wątków. Większość wzrostu wynika z zastosowania wyższych zegarów, większej liczby rdzeni i pojemniejszej pamięci cache. Do tego mamy jeszcze szereg poprawek, jak zaktualizowany Thread Director, jak optymalizacja dla Windows 11 22 H2 pod kątem działań aplikacji w tle, czy w końcu zbliżający się update dynamicznego przydzielania zadań do poszczególnych rdzeni, zarówno E jak i P. Proszę bardzo, jednostki 13 generacji Core Intela nie mają przed nami już żadnych tajemnic. Mówimy tutaj o odświeżeniu oferty Alder Lake z wprowadzoną większą liczbą rdzeni Efficiency, również z podniesionymi zegarami i pojemniejszą pamięcią cache. Cały ten podsystem został praktycznie zdublowany, podobnie jak rdzenie E.
Czy na bazie tego możemy mówić o dużo wyższych osiągach? Na pewno nie. W kontekście multitaskingu w przypadku programów użytkowych faktycznie te zmiany mogą być troszeczkę wyższe od tych 10-15%, natomiast w kontekście gamingu raczej nie przywiązywałbym dużej uwagi do tego, ile więcej zapewniam rdzenia E, jak już w niektórych przypadkach tych skrajnie dobrych dla Intela możemy mieć przewagę wydajnościową ze względu na większą pojemność pamięci cache L2, jak i L3, a także oczywiście ten wzrost zegarów. Jestem ciekawy, jak to się wszystko rozegra pod kątem cen. Warto jednak wspomnieć, że platforma dla Raptor Lake'ów cały czas może być stosowana na płycie głównej z chipsetem Z690 i pamięcią DDR4. I to jest na pewno ta zaleta, której nie posiadają Ryzeny 7000 w kontekście AM4 i także pamięci DDR4. To może być ciekawa rywalizacja na wielu różnych płaszczyznach, ale o tym dowiemy się już za kilka tygodni, kiedy nadejdą testy Raptor Lake'ów. Do zobaczenia, mówił Lipton, pa pa!